Witam was serdecznie w dosyć nietypowym odcinku, bo w relacji z turnieju 2000 zł organizowanego przez Billout, gdzie razem z Weszem i Kito, którzy są naprawdę gigakoksami, reprezentowaliśmy barwy. Dobra, przeczytam to, chociaż raz to przeczytam. Papastathopoulos, Papastathopoulos, Papastathopoulos. Dobra, Papastathopoulos. Papastathopoulos. Boże święty, kto dał taką nazwę? Jak mogliście zobaczyć podczas przebitki, turniej był komentowany przez Bruza oraz Syntexa, którzy robili naprawdę mega robotę. No i przy okazji już w ten weekend 17 i 18 grudnia odbędzie się kolejny turniej Billout, również komentowany przez duo Bruza i Syntexa. Turniej w formacie 3x3, dlatego polecam poszukać ekipy i spróbować swoich sił. No i jeżeli chodzi o pulę nagród, to tym razem do wygrania jest 2100 zł, plus dodatkowo 3 statuetki dla każdego z drużyny za wygranie turnieju. Polecam się zapisać, bo nawet jeśli się nie wygra, to takie turnieje zawsze się fajnie gra. Możecie się sprawdzić z Topką Polski. No i oglądanie powtórek waszych gier komentowanych na Twitchu też jest mega spoko. Link do zapisów znajdziecie w opisie, a teraz przechodzimy już do highlightsów z półfinału, gdzie zagraliśmy na Nicerona, Zamasa oraz Makusa, czyli naprawdę mega mocne trio. Półfinał był w formacie best of 5, czyli do 3 wygranych. No i już bez przedłużania oddaję głos komentatorom. Przechodzimy do meczu. 0-0. 5 minut przed nami fantastycznych pogrywań. Zamas teraz tutaj jeszcze próbował, pięknie dojechał jego teammate do środka. No i mamy odpuszczenie, strzał na poprzeczkę i cały czas 0-0. Jakim cudem w ogóle? Ja myślałem, że tam się to odbije też od Wesza i że to będzie taki mały on goal. A cały czas mamy remis, jeszcze podanie do Zamasa. Świetny bit, Zamas w powietrzu i mamy strzał Makusa. 1-0 i to jest właśnie to, co mówiłem. Drużynowe ogranie, Niceron znają się z Zamasem od 100 lat. Podanie na backboard, puszcza do Makusa. Makus ze strzałem pięknie pod Kito. Lewy dolny. 1-0. Ale spójrzmy teraz. Makus stara się znaleźć swojego kolegę drużyny. Zamas! Bramka! 2-0! No myślę, że tego Papastathopoulos się raczej nie spodziewało. Co więcej, no tutaj Makus. Świetne podanie. Drop idealny. No i Wesz. Nie dał rady. Nie dał rady. Nie podołał. Mamy 2-0. Tak, bo przede wszystkim z założenia wychodzisz. Okej, na pewno ktoś hitnie, to lecę na bloka. A piłka przechodzi za jego plecy. Tak, a teraz zobacz. Mamy 1-0. Świetnie Wesz zbitował zawodników drużyny pomarańczowej. Zobacz, no właśnie dwóch poleciało. Tutaj mieliśmy to niedogadanie. No i Wesz, no as swojego zespołu. Świetnie sobie kółeczko tam dostawił, lewe tylne. No i mamy 2-1. Złapaliśmy kontakt. 1,5 minuty do końca tego spotkania. Ze strony chyba tam Edka właśnie. Tak. Kito, piękny drop do Wesza. Mamy strzał i 2-2. Świetnie się znaleźli. No to jest to, o czym mówiłem. Wesz, Kito razem się znają doskonale. Piękne zgranie, podanie. Idealnie się znaleźli na boisku. No i mamy remis. O, i teraz mamy 10 sekund do końca. 2-2. Kito będzie musiał grać na corner. Edek już z clearkiem, ale Magus, podanie do środka. Ostatnia akcja tego wieczora przed overtime'em. No i w tym momencie chyba mamy drop i widzimy się w overtime'ie. Tak, no i to już jest tak naprawdę pierwszy kick-off tego overtime'a. Dobry kick-off. Kito w kierunku bramki. 3-2. No, Edek musi odpalić. Edek musi odpalić racę, żeby to troszkę już troszkę więcej pewności tak, siebie. Tak, żeby to już fenomenalnie zgrabnie chodziło. A teraz Niceron 1-0. No, wyjdzie Zamas, teraz piękne blisko przerzucenie piłki nad poprzeczką. Zamas jeszcze tutaj ze słupkiem. No i mamy pinch w ogóle. Oj. 2-0. Świetny pinch. No i widzimy, że tutaj ciekawie wyszli z tej defensywy. Zamas, zobacz, że no to komicznie wyglądało. Pinch z Niceronem. Mamy 2-0. No i w tym momencie idealnie taka sama sytuacja jak w poprzednim spotkaniu. Bardzo szybko katuje tutaj Zamasa na połowie Edek z demo na Niceronie i niebezpiecznie piłka dąży teraz w kierunku bramki. Zamas się myli i wiesz, Edek! No i wspomniałeś, wywołałeś wilka z lasu, no mamy, i proszę! Mamy pierwszą bramkę Edka! Udaremnia atak rywala, przebija na ścianę, jeszcze tutaj próba jakiegoś bloka, ale weź teraz świetne podanie! Edek! Dziękuję bardzo! Edek tam, gdzie być powinien, ale musimy pochwalić tutaj Wesza. Zobacz, jaki sprytny myk. Tak. Piękne podanie. Że nie było kontynuowania akcji solowej. Zobaczył Edka po lewej stronie, mówi delikatne dotknięcie, wystawienie piłki jak tak, na talerzu. Tak, dokładnie tak. I tak się wraca do gry. Edek tylko powiedział tak, dobra, wykończy ich. Chłopie, bomba poszła. Chłopaki, 2-2. Zostawcie to mnie, ja to załatwię. Załatwił to. Mamy 2-2, mamy remis. No i to jest to, o czym mówiłem. Zobaczymy, czy dojdziemy do... No i podanie do Kito. Przeniesiona piłka nad poprzeczką. Weź jeszcze ze strzałem. Kito jeszcze próbował sprytnie próbował tak ominąć. Wiedział, że z zapleców na pewno ktoś będzie bronił tą piłkę, że on nie broni pustej bramki i próbował jakoś złapać kącik, jakoś strzelić. Niestety to nie wyszło. Jeszcze weź flip reset nad jednym z zawodników, ale Niceron świetnie ubezpiecza swojego teammate'a.
Knighta. Jeszcze weź tutaj próbuje Edek, świetnie, sprytnie ustawiony na lewej ściance. W razie jak pójdzie clear, to pójdzie właśnie do niego. O to chodziło, Edek podaje do środka, ale Kito, aż brakło teraz. No nie wiem, czy to chyba lewą nogą tam strzelał prawonożny zawodnik. Niestety nie wyszło, prawokółkowy. Wiesz co, pochwalić muszę jedno. Świetne szukanie siebie na midzie. Tak. Świetnie, zwróć uwagę, jak Papastopoulos rozgrywa piłkę środkiem boiska. I jeżeli Rabusie chcą jeszcze żyć w tym spotkaniu, to na pewno muszą sobie zwrócić na to uwagę. Tak. Bo w tym momencie, jeżeli nikt nie będzie przecinał tego środka, to prędzej czy później znowu taką bramkę dostaną. Fantastycznie rozgryźli tak naprawdę schemat gry swojego oponenta. Ponownie dwie bramki stracone, ale teraz szansa! Kito! Na 20 sekund do końca! 3-2! Weź tutaj z flip resetem, z fejkiem. Ładny blok. I znowu tutaj doszła piłka do środka. No i mamy 2-0, moi drodzy. Cały czas Rabusie szukają, znowu otwarcie z grubej rury, no ale czy to wychodzi? No w tym momencie już nawet nie objęli prowadzenia. Kito, jeszcze przebitka na backboard i cały czas, no piękne podanie, weź formalność, 1-0. Nadal cały czas niebezpiecznie, Nisaro nie ma za dużo boosta, udaje się przerzucić piłkę na prawą stronę, jest tam Kito, jest tam również Makus, oddala piłkę, piękne zgranie, kolejne podanie do środka, ależ teraz mieliśmy znowu to było to podanie. Znowu to jest to, o czym mówiliśmy. A i teraz zamas w defensywie. No chyba, no kurczę, ten flip reset tutaj wydaje mi się niepotrzebny. Nie miał pusta, próbował coś wykombinować i Edek, nasz malutki egzekutor. Wydaje mi się w ogóle, że w całej serii Edek chyba strzelił najwięcej bramek, ci powiem. 20 sekund do końca tego spotkania. Zagranie do defensywy, do jednego z zawodników z drużyny pomarańczowej. Jeszcze Edek, nie, panie. Panie Edziu, prosimy tak nie szaleć, proszę zostawić coś na finał, bo jak na razie na to się zanosi. Edek ma te sytuacje strzeleckie, ale to jakie tempo daje Wesz, przede wszystkim tak. Wesz, to jest niewiarygodne. Świetnie siedzi na rywalach, cały czas turnuje, mimo że tam ma 20 boosta, wie, że to jest odpowiedni moment, żeby zamiast wrócić do defensywy, to żeby wymusić jakiś challenge, żeby zrobić coś, co da cały czas możliwość atakowania drużyny Rabusi. No i w tym momencie widzimy, że to już jest no, tylko i wyłącznie przedłużanie śmierci. 3-0, moi drodzy. No i widzimy Papastopoulos w finale. No i awansowaliśmy do finału 3-0 w best of 5, chociaż nie można powiedzieć, że były to gładkie mecze. Rabusi grali naprawdę dobrze i właściwie w pierwszych dwóch meczach to oni wygrywali przez większość czasu. Z mojej strony na pewno za dużo błędów, szczególnie na początku, ale na szczęście Kito z Weszem sprawili, że finalnie one nie miały większego znaczenia. Tak więc teraz tylko zagrać lepiej w finale. A przechodząc do finału czeka na nas drużyna Corner, składająca się z Luxiego, Veyra oraz Azy, których też chyba nie trzeba przedstawiać. Przypominam, że finał jest w formule best of 7, czyli do 4 wygranych. No i już zapraszam do oglądania, bo naprawdę będą emocje. Powinniśmy przejść już do pierwszego meczu finałowego Papastopoulos kontra Corner. Spójrzmy, Kito w poszukiwaniu swoich kolegów w Veyru delikatnie zabrakło milimetrów, by uchwycić tę piłkę, ale jest Nuxi. Kito bumpuje Nuxiego, wyskakuje Aza, dobry blok, ale jest tam jeszcze Veyru. Edek jednakże uprzedza tą całą sytuację. Aza dobrze chciał tutaj poprzeszkadzać i wybić troszkę Edka z rytmu. Niebezpieczny strzał. I widać, że tutaj są w gazie. To jest to, o czym mówiłeś wcześniej. Zdecydowanie agresywnie Papastopoulos wchodzą w ten mecz. Już totalnie inaczej wygląda. Cały czas mają za robusta, ale jeszcze z nich chłopaki wychodzą. Tu kolejny blok. Edek teraz zagrywka na backboard, ale świetnie, inteligentnie bumpnięty. No i Kito z dobitką. Mamy 1-0. Na ile się bronili, na tyle się pobronili, ale finalnie Edek tutaj świetne zagranie, asysta. Nuxi prejumpował dubla Edka. Zagrania, bo one naprawdę są game changerem w niektórych sytuacjach. Teraz Kito jeszcze. Oj, podanie dostał, ale zmisował tą piłkę. I Nuxi tutaj top corners. No, Edek dzisiaj prezentuje naprawdę niebywałą formę, ale przede wszystkim no Nuxi tutaj wykorzystał open net i pytanie, gdzie w tej sytuacji był trzeci zawodnik Papastopoulos, ale spójrzmy, piękny bump Aza. Aza, proszę bardzo, przytulas do Edka, chodź ze mną kolego i mamy 2-1. Aza próbował tutaj strzelić jakiegoś airdraga, weź teraz w powietrzu tam flip reset, ale mieliśmy teraz save'a od Azy, niewiarygodne, no gdyby weź to strzelił, to mielibyśmy tutaj chyba bramkę finału początkową. Jeszcze Nuxi sam w defensywie, 2 boosta. Oj, człowieku, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Wesz, doleci. Dziękuję bardzo. Dowiózł. 2-2. Co Wesz robi w powietrzu? To jest to, o czym mówiliśmy. Wesz, zobacz, z jakiego kąta w ogóle. Myk łapie flip reseta i jeszcze dolatuje z tą piłką do bramki rywala. Nuxi, 0 boosta. Mógł sobie tylko pomarzyć, pomachać tej piłce, jak wpadała. W ostatniej chwili został zaoutspeedowany. No Wesz sam w backboardzie i mamy! 3-2. Piękny strzał Nuxiego. No, obydwie strony
na pewno zapewnią nam dzisiaj albo zawał serca, albo to, że stracimy głos, bo to jest niesłychane. Jeszcze właśnie piłka znajduje się w tamtym miejscu. Chociaż teraz niebezpiecznie, ale Bejru! Ma 1-0, przechodzimy już do drugiego spotkania. Aza tutaj próbował zagrać, nam idzie, no i znowu Bejru. Ten cofnięty leciutko zawodnik pokazuje, że... O, jakie teraz... O, nie mów w ogóle, co ty gadasz? Aza teraz był przed szansą na to, żeby strzelić świetną, no, bramkę po świetnym podaniu Wesza, ale w ostatniej, znaczy Wesza, Wejra, ale w ostatniej chwili Kito wrócił do defensywy i go bumpnął. MVP teraz tego spotkania, jeżeli chodzi o, no, tą całą akcję, jest Kito. Świetny bump na rotacji i cały czas tylko i wyłącznie 0-0. Ciężko się było przez to przeżyć, ale spójrzmy. Miss teraz jednego z zawodników popas do polu, to był chyba Edek Wejru! Wejru, no to jest klasa sama w sobie, no fantastycznie. Fantastycznie wpakował to piłkę do bramy. Spójrzmy tutaj, ogromny błąd Edka. No i widział, że Kito zawrócił, nie miał szans. Bardzo ładnie zagrał za plecy, długi słupek, no i tym samym to korner wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu, drodzy Państwo. Pre-rida tak naprawdę, ponieważ nas zapowiadało się... Edek na backboard, Edek na backboard, aj, double tap i podanie do Kito, jeszcze double commit. I weź, mamy 1-1. Stary, jak zobaczyłem Edka w powietrzu, jak leci na dubla, nie mogłem siedzieć obojętnie. No gdyby on to trafił, to mielibyśmy hit, mielibyśmy świetną bramkę, ale świetnie wyciągnął dwóch zawodników. Aza już tutaj się znajduje, Kito w ostatniej chwili go udaremnił. Atak rywala, 7 sekund do końca, piłka przebita na jedną ze ścianek i teraz Kito sam w defensywie, clear, czy będzie bramka? Nie, Aza chyba zgra to po prostu do ziemi, mamy overtime. Wiedzmy, że jeżeli będziemy grali piłkę na backboard, to w którymś w końcu momencie drużynie pomarańczowej nie starczy boosta. Teraz Kito ze strzałem, mamy 2-1, no i świetnie wykończona sytuacja przez jednego z graczy. Jeszcze szczerze, tutaj jak spojrzymy, widziałem, że Wesz jechał w kierunku bramki i szczerze jechał, byłem święcie przekonany, że jechał na bumpa. Nuxi tego się spodziewał. Tak. Musiał, więc no niestety tutaj no nie miał żadnych szans na to, by Nuxi obronić tę bramkę. Bardzo mądre zachowanie zespołu Papazdopoulos. No i tym samym 1-1 w całej serii. Ponownie piłka po lewej stronie boiska. Nie ma nikomu, by kontynuować. Na szczęście doskoczył Aza w odpowiednim czasie. Nuxi przeciwko Kito i Weszowi w powietrzu. Piłka zostawiona Edkowi. No i open. I mamy 1-0. Pięknie Edek się znalazł w tej sytuacji. Zobaczmy, jak niewiele trzeba było, żeby Edek strzelił tą bramkę. No zobaczył, że zawodnicy się pogubili. Wejru jeszcze musiał unikać bumpa, tak inteligentnie tam Kito zagrał, został sam w defensywie i mamy 1-0. Tak, Wesz teraz był naprawdę blisko, żeby to przeczytać. Podanie do Azy, zobacz jaka akcja, 1-1. Ja dziękuję. Piękne, tutaj zobaczmy, pięć do środka. Nuxi od razu znalazł Azę, Aza dał mu informację, jestem wysuniętym, z lewej strony podaj. Nuxi, już się robi, szefie. Mamy 1-1. Nie ma co flikować, bo jeden z zawodników ustawił się na backboardzie i to wybroni, także tutaj kolejna świetna, inteligentna decyzja, a tymczasem ależ podanie od Edka i mamy 2-1. No to jest to granie przez środek, to jest to, o czym mówiłem. Brakło tutaj tego wysuniętego, no i 2-1. No i tym samym właśnie podanie Edka do Wesza. Cud, miód i maliny, no i tym samym to właśnie Papazdopoulos na chwilę obecną na prowadzeniu, ale spójrzmy, Wejru! To jest porządna firma, to po prostu wiesz, że gdy Wejru dostaje piłę i masz walnąć po prostu bombę, no to on to robi, no proszę bardzo, ja ciebie, no sam piękna top corner. Tutaj widzimy, że chodzą, ale Aza teraz, Aza mi się świetnie podoba, świetnie mi się podobają jego bumpy. Wejru teraz przez czasem, ale w ostatniej chwili Kito świetnie to wybronił, jeszcze Edek w ogóle z dublem do swojej, mamy podanie od Nuxiego i prawie 3-2. Drużyny muszą się strzec z tego środka, muszą go przecinać. Teraz Aza świetne zagranie na corner, dojedzie tam Nuxi, strzał po ziemi. Świetne rozegranie tej piłki zbitowej. Zbitował Aza inteligentnie Kito. Wejru, zobacz, że leciał na bumpa. Wesz stwierdził, że musi zostać... Popełnia drużyna niebieska w tej obronie. Widać, że brakuje tego doskoczenia. Tak, teraz podanie do Nuxiego. Uważaj! Nie, człowieku! Dziękuję bardzo. Podanie, świetnie wysunięta piłka od Wejra. Bomba idealna. Nuxi na backboard. Widzi, że może wykorzystać sobie tą sytuację. I mamy świetną bramkę na 5-2. Na lewy korner, ale tam już jest Nuxi. Mamy 50 na kornerze. Edek jeszcze w powietrzu, chociaż mamy podanie do Kito. Kito ze strzałem, wysunięta ładnie piłka, mamy 5-3, złapany kontakt. To już będzie to raczej ryzykowne, ale Kito nie trafia. Piłka na ziemi i tym samym to właśnie korner wygrywa. Nie. Mamy 2-1 dla drużyny korner. Teraz świetne podanie do Azy. Aza do Nuxiego. Nie. A jaka to by była bramka? No mielibyśmy highlight z roku w tym momencie, ale teraz z drugiej strony Kito leci na dubla. Czy to trafi? Nie ma bramki. Edek z dobitką i w ostatniej chwili Aza to broni. No jakie rozpoczęcie meczu w ogóle w tym momencie.
Niesamowite, niesamowite, jak tam w ogóle brakło tego tempa, tego pusta. Ja myślałem, że to już będzie bramka, a tymczasem weź ze strzałem Kito z dobitką, ale niesamowite! Niewiarygodne, jeszcze Edek będzie strzelał, nie ma bramki cały czas, defensywa corner świetnie sobie to pogrywa i mamy 0-0. Ja nie wiem, jak tam w ogóle ten strzał Kito nie wpadł. W ostatniej chwili chyba Vejru wrócił do defensywy, tak, i uratował swoich teammateów. Vejru jeszcze 13 boosta, bardzo dobrze, inteligentnie, no kombinował i wykombinował. Nie stracili jako tak od piłki, chociaż teraz no Edek świetnie sobie najpierw to przejął, potem zagrał do jednego ze swoich teammateów, no i jeszcze Aza, chociaż podanie do środka, teraz Vejru ze strzałem, ale Kito na korze. Tą piłkę z backboarda, 15 sekund do końca, czy będziemy mieli overtime, czy może wszystko się rozstrzygnie w planowym czasie, strzał i nie! Teraz Nuxi nie trafia! Edek, proszę Państwa, znajduje się w tym spotkaniu, 1-0, zagrywka na słupek, Nuxi nie w tempo, nie dał rady, za szybko leciała ta piłka i Edek na prawy dolny, 1-0. To już było widać, że bardzo dużo działo się pod bramką cornera. No niestety Nuxi nie był w stanie być w trzech miejscach naraz, ale spójrzmy. Jeszcze nie ma końca meczu, teraz mocne zagranie w kierunku Vejra. Ponownie piłka w powietrzu. No ale to była oczywiście kwestia formalności, by piłka dotknęła ziemi i zakończyli to spotkanie. No i w całej serii 2-2. Jerzy był ostatni, dał swoim teammateom czas na to, żeby wrócić. No i teraz zagranie na swój własny backboard, ale Vejru to wszystko czyta. Weź jeszcze kliruje, ale Nuxi 1-0. Drop jeszcze ze strony drużyny pomarańczowej. 1-0. 2 minuty do końca. Na pewno też to jakoś oddziałuje na psychikę Vejru. Teraz podanie do Nuxiego. No to była cała akcja Vejra. 2-0. Wyciągnął to. Tą piłkę w kornerze od jednego z zawodników, zagranie na backboard, drop, no ta piłka już prawie wpadała, weź by to wyciągnął, więc Nuxi znalazł się tam, gdzie trzeba i dołożył swoje od siebie. No i wydaje mi się, że teraz będziemy mieli morderczy kontratak, 3-0. Zdobywając tak naprawdę przewagę, bardzo kluczowy miss Edka w całej tej sytuacji pozwolił na zdobycie kolejnej bramki, ale teraz Aza jeszcze dokłada na szybciutko czwartą brameczkę. Papas Tadopoulos pogodziło się już z tym, że przegrają to spotkanie, umówmy się. I to raczej już formalność, dokładnie tak. I na chwilę obecną, no, wygląda to niebezpiecznie dla drużyny Papas-Dopoulos. No i co? Przechodzimy do, moi drodzy, 6. spotkania. Wywrzeć jakąś presję, mimo wszystko złapał sobie teraz setkę na midzie, a za jeszcze do cornera on potrafi podawać z tej pozycji. Mamy podanie do Nuxiego i to jest to, o czym mówiłem, i weź teraz przecinał środek boiska. Edek ma mało boosta, on wie, że z tej sytuacji będzie ciężko coś uskrobać, chociaż teraz weź z double tapem, mamy poprzeczkę, ależ pech zawodników z drużyny niebieskiej. Jeszcze Kito obija backboard, nie ma nikogo na backboardzie. Edek ze strzałem, czy to był safe, czy to była poprzeczka, nie mam pojęcia. Nuxi obroni. Ale wyszli z tego obronną ręką i teraz Aza, mamy 1-0. Cała drużyna, tak, starałem się przeszkadzać i w ogóle. Natomiast mimo wszystko, tak jak powiedziałeś, ta defensywa, no niczym stalowy chodź, mur. Chodź, no zobacz, Aza teraz znowu obronił Kito ze strzałem. Nie, ale co w ogóle, jak oni to bronią? Podanie do środka, Aza, przecież to była, ta piłka była już w bramce, w połowie się świeciła na czarno. Niewiarygodne to jest, jak oni to bronią. Mamy 1-0 w dalszym ciągu, ale Papas-Dopoulos, jeżeli chociaż nie doprowadzą do 1-1, to będą sobie pluli w brodę. Edek teraz świetne podanie do Kito, Kito z przedłużeniem nie strzelał i właśnie to jest to, o czym mówiłem. Mamy 1-1, no to w końcu musiało się wydarzyć, bo to, jak chodziła ta defensywa corner, to było z innej galaktyki. Jego Nuxi, delikatne zagranie na backboard, jest tam jeszcze raz Vejru, zagranie do środka, oczywiście, no Aza nie mógł do tego lecieć, był last manem, ale weszli preset, matko jedyna! Ale by było teraz podanie albo bramka. No Edek świetnie się tam znalazł, znowuż defensywa chodzi. Niewiarygodne, jak teraz weź wyszedł z defensywy, cały czas siedzieli u siebie, a mimo to poszedł jeden clear, teraz weź z rytem i znowuż Aza jest tam, gdzie trzeba. No cały czas jedna i druga drużyna pokazuje się z fantastycznej strony, jeżeli chodzi o ofensywę, jak i defensywę. Teraz jeszcze weź na dubla, ale bardzo dobry clear od Azy. Ale Aza, o, próbował go przeciąć, Nuxi ze strzałem, ale mamy tam Edka. Edek clearuje na corner, bardzo mądrze, inteligentnie, znowuż Edek przebija jednego z zawodników, ale tam już jest Vejru, Vejru zagranie do środka i czy weź będzie readował na pustą bramkę? Mamy to 2-1, weź świetnie się ustawił, wysunięty, poszło info, że dobra, weź strzelaj, pusta, Kito podaje, no i mamy 2-1, za głęboko ustawiła się drużyna corner, tak, wydaje mi się, że tak, to było zbyt ryzykowne. Bardzo mądrego bumpa, jakiegoś demo,
bardzo ładny skrót Azy teraz. Edek przejmuje sobie tę piłkę, starając poszukać jednego z swoich teammate'ów. Na szczęście piłka na poprzeczce od słupka trafia pod koła Kito, ale Kito niestety niecelnie, starając się chyba znaleźć Edka, o ile mi się zdaje, jest teraz w odwrocie Kito. Piękne zagranie w kierunku Vayra, niestety Vayru nie ma boosta, Vesz będzie pierwszy do tego. Jeszcze tutaj Edek z Nuxiem na środku boiska, czy Vayru zdąży, czy jeszcze doskoczy do tego? Jest za piłka w powietrzu, spójrzmy, jest niebezpiecznie, Vesz ma pełną boost, ale niestety piłka fantastycznie spinczowana. No i 3-3 w całej serii. Ostatnia gra. Ostatnia gra w dzisiejszym dniu. Mamy 3-3 w Best of 7. Niech wygra lepszy. Przebija na korner Nuxi. Na kornerze zbiera sobie boosta, ale będziemy mieli teraz ryzykowną sytuację. Vayru z clearem. No i cały czas 0-0. Chociaż piłka jeszcze na backboard. Edek ze strzałem. Mamy double tapa. 1-0. Edek, to muszę cofnąć wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy. Naprawdę, po to, jak z meczu na mecz naprawdę rozkręca się niesamowicie Edek. No, puls Edek po prostu ze swoimi trikami, no chciałbym go po prostu oglądać więcej i więcej, ale to jest ostatnie spotkanie. Tu już nie ma mowy o błędach, tu już po prostu musisz walić ostatnie wszystkie resztki swoich umiejętności. Fantastyczne demo! Jeszcze odegranie do Nuxiego, ale zdąży wrócić Kito na bramkę. Niecelnie, low 50, dobra próba, choć niestety nie wyszło nic z tego. Wesz jeszcze tutaj problemy w kornerze. Drugim blokiem defensywnym był Wesz, także czy tak by to mieli zawodnicy Nuxi. Teraz bumpuje Wesza. Jeszcze wzięcie tej piłki, ale Edek ze strzałem, 2-0, moi drodzy, pięknie objęte dwubramkowe prowadzenie. Tutaj chyba, o ile się nie mylę, Aza troszkę za szybko wyjechał, no właśnie, wydaje mi się, że być może Wesz w jakiś sposób zasłonił po prostu. Udaje się, no ale niestety nic z tego nie wychodzi, jeszcze ponownie Vayru dolatuje do tego, Kito w powietrzu, jest tam Nuxi, ale zablokowany przez Wesza. Świetny save ze strony Wesza, no Nuxi cały czas tutaj próbuje ze swoją drużyną czarować, ale to jak bronią się zawodnicy drużyny niebieskiej, to jest niepojęte. Świetnie to rozgrywają, 2 minuty do końca. Nuxi teraz 50 w powietrzu. Jeszcze Vayru będzie grał od backboarda. Świetne podanie do Nuxiego! I mamy 2-1. Ależ to teraz zagrał Vayru. Bardzo dobrze, zagrana piłka na backboard, ale to nie tylko było zagranie od backboarda, to był jeszcze double, który miał ominąć Kito, który właśnie miał. Już my teraz bardzo dobry blok Kito na połowie. Jest to Maza na szczęście. Zobacz, jak blisko siebie teraz grają zawodnicy. Papazopoulos na szczęście przychodzi z pomocą. Jeszcze Nuxi. Małe zamieszanie, Vesz przejmuje piłka w kornerze, 12 boosta, musi szukać swojego teammate'a, ale Aza, piłka w kornerze, 30 sekund do końca, to Papazopoulos na chwilę obecną, są na prowadzeniu, piłka na backboardzie, jest Aza, bardzo dobra obrona, jeszcze Vayru, czy uda im się wyjść z kolejną kontrofensywną akcją, jest Vayru, nie ma boosta, Vesz! Vesz czyta tą piłkę, pod nim zaraz jest Edek. Na szczęście Vayru broni to, 10 sekund do końca. Aza starał się przeczytać, niestety nie udało się. Vayru, fantastyczna obrona, ależ na tarciu teraz drużyna Papazopoulos. Ostatnia akcja, nie przeczytał tego. Koniec finału, moi drodzy. Edek, Vesz i Kito, zwycięzcami dzisiejszego turnieju. Brawa dla nich, GG's na czacie, niewiarygodne spotkanie. Tak więc wygraliśmy po naprawdę mega wyrównanej i emocjonującej serii. Dobrze, że finał był w formacie Best of 7, a nie Best of 5, tak jak półfinały, bo jak sami widzieliście, wynik byłby nieco inny. Vesz i Kito wytrzymali ten trening pleców, ale też finalnie przynajmniej kilka bramek nastrzelałem. Fajne doświadczenie, motywacja do trenowania i mam nadzieję, że wam też się podobała ta relacja, czy też zbiór highlightsu. Przypominam o zapisach na turniej Billout, który odbędzie się już w ten weekend. Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zwlekajcie z zapisami. A może tym razem to wam uda się zająć jakąś fajną lokatę. Jeszcze raz dzięki wszystkim za obejrzenie, byłoby miło, jakbyście zostawili suba, lajka, czy też udostępnili ten film, bo przynajmniej moim zdaniem fajnie wyszedł i też włożyłem w niego chyba rekordową ilość czasu. Dajcie też znać, co sądzicie o takim formacie, czy chcecie więcej relacji z takich turniejów na kanale, bo mam jeszcze coś w zanadrzu. Udanego dnia wszystkim. Edek dowiózł, nie no, Edek stary co dowiózł. Dwie bramki jego w finale, chłopie. MVP dla mnie MVP tam. Co tam chłopie, że wiesz, tam presję jakąś. Chłopie, Edek, co zrobił Edek? Dziękuję bardzo. Posprzątane.